Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Drożdże to żywe grzyby jednokomórkowe wpływające na fermentację cukru. Drożdże są stałym składnikiem wina, piwa, a także pieczywa i wyrobów cukierniczych. Ponadto stanowią cenne źródło witamin, zwłaszcza z grupy B. Charakteryzują się dużą siłą podnoszenia ciasta i dużą trwałością przy przechowywaniu. Drożdże Saccharomyces posiadają zdolność fermentacji alkoholowej. Drożdże Saccharomyces posiadają zdolność fermentacji alkoholowej. Fermentacja alkoholowa polega na rozkładzie glukozy do alkoholu etylowego i CO2 bez udziału tlenu. W procesie tym wydziela się niewielka ilość energii. Drożdże są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, w piekarstwie do spulchniania ciasta pszennego oraz w zakwasach chlebowych, w piwowarstwie do produkcji piwa, w winiarstwie do produkcji wina, w gorzelnictwie do produkcji spirytusu, w mleczarstwie do produkcji kefiru. Drożdże osmofilne rozwijają się w produktach owocowo-warzywnych, dżemach, galaretkach i syropach owocowych, a także w miodzie i pomadkach. Drożdże kożuchujące powodują rozkład kwasu mlekowego, odkwaszając środowisko, co stwarza warunki do rozwoju bakterii gnilnych. Są przyczyną psucia się kwaszonej kapusty i ogórków. Odpowiadają za liczne wady mleka i jego przetworów. W śmietanie wywołują gazowanie, zapach alkoholowy i są przyczyną lekko kwaśnego, gorzkiego oraz drożdżowego smaku masła. W przemyśle mięsnym mogą powodować tworzenie się na powierzchni mięsa bezwonnego białego nalotu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.